Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam efekt dekoracyjny, z jednej strony banalny, a z drugiej strony bardzo trudny, ponieważ będziemy wykonywać przecierki na farbie. Zapraszam na prezentację. No tak, powiecie, co może być trudnego w przecieraniu farby szmatkami czy tam gąbkami? No moi drodzy, nic. Wszystko jest proste, wszystko jest banalne, jeżeli mamy w głowie jakiś plan. I tutaj ten plan i rozmieszczenie tej przecierki, te odpowiednie przetarcie jest najistotniejsze w tym całym elemencie przecierania farby na tynku, na innym kolorze, na ścianie. Skąd pomysł na dzisiejszy odcinek? Otóż moja klientka zakupiła bardzo fajne mieszkanie w starej kamienicy. Tamte ściany były stare, już brudne, popękane i tak dalej, ale miały swój klimat. Jej te ściany bardzo się podobały. No ale niestety, no cóż, przeróbki, instalacje, elektryka, woda, gaz, wszystko spowodowały, że praktycznie z tych ścian nic nie zostało. Trzeba było je postawić i zrobić na nowo. No, na teraz obecne technologie, no cóż, no nie dają nam takich możliwości, żeby aż tak staro wyglądały te ściany jak kiedyś. Teraz te technologie są wymyślone po to, żeby te ściany wyglądały ładnie. No a pani inwestor nie chciała, żeby one aż tak ładnie wyglądały. Stąd też pomysł na to, żeby stworzyć jakąś taką przecierkę na farbach, żeby, no cóż, no to co teraz jest, co jest po prostu pomalowana ściana, no i wygląda normalnie jak w zwykłym pokoju, normalnie pomalowana ściana. To też chciała ją troszeczkę przetrzeć w różnych kolorach, z jakimiś tam lazurami, z jakimiś przecierkami na farbie, no i stworzyć coś ciekawego. No ale cóż, no trzeba to sobie jakoś wszystko rozmieścić, rozlokować, no i postaramy się to zrobić właśnie na dzisiejszej próbce, bo jeżeli ta próbka wypali, no to będziemy mieli taki efekt dekoracyjny na ścianie, ale zobaczymy, jak to wygląda. Wykonamy sobie taką symulację, czyli najpierw stworzę ścianę delikatnie krzywawą, taką jak powiedzmy sobie jest w kamienicy, następnie pomaluję to tą samą farbą, która jest tam pomalowana, a później, no cóż, zacznę robić jakieś przecierki, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam na dalszą część prezentacji. Jak już wspomniałem, rozpoczynamy od tworzenia ściany. Ściany nie będziemy jakoś specjalnie, idealnie równać, ma być trochę taka delikatnie krzywawa, jak to w starych kamienicach. Następnie malujemy naszą próbkę w kolor, który jest już na ścianach klientki. Będzie to nasza baza wyjściowa, na której będziemy tworzyć przecierki. Jaki mamy plan naszego przecierania? No cóż, mamy ścianę pomalowaną, taka jak tutaj, i chcemy ją przerobić mniej więcej, żeby wyglądała tak. Takie dwa zdjęcia dotrzymają od klientki, jak jest u niej na ścianie i jak chciałaby, żeby było. Oczywiście troszeczkę kolorystyka jest wybrana inna, ale właśnie w ten klimat zmierzamy. Najpierw nałożę lazur w odpowiednim kolorze, który właśnie wybrała inwestorka. Trochę go poprzecieram, następnie później nałożę farbę w kolorze, którym również wybrała klientka, i też spróbuję jakąś ją tam odpowiednio przetrzeć. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no i zobaczymy, czy inwestorka będzie zadowolona. Rozpoczynamy zabawę z przecieraniem. Na pomalowaną ścianę nakładamy transparentny lazur W. Lazur jest o tyle fajny, jeżeli chodzi o przecierki, ponieważ możemy go spokojnie praktycznie cały zetrzeć. Nakładamy go w tym wypadku pędzlem, takimi troszeczkę kolistymi ruchami. Po chwili przecieramy lazur gąbką, wilgotną gąbką, delikatnie zwilżoną wodą. No i tutaj przede wszystkim stawiamy na naszą kreatywność. No musimy mieć jakiś plan w głowie, żeby sobie to jakoś odpowiednio zacząć przecierać. Już jakieś mieć swoje wyobrażenie. No, nie możemy tego robić na zasadzie ścierania z góry na dół lub z prawej do lewej lub gdzieś byle jak, bo nic z tego po prostu nie wyjdzie. Gdzieś coś musimy już mieć zaplanowane i już zacząć sobie pomalutku to układać. Na tym polega cała przygoda i zabawa z przecierkami.
I teraz przechodzimy do mojego sekretnego składnika każdego efektu starej ściany. Jeżeli chcemy coś sobie postarzyć, jeżeli gdzieś tam chcemy stworzyć efekt właśnie takiego starotynku, to ta masa jest do tego świetna. Czyli masa marki Wallpaint C100 Over w wersji bianco. Położę tutaj fragmentami, pędzelkiem trochę tej białej masy, następnie poczekam aż wyschnie i później przetrę miejsca, gdzie położyłem tą masę, kolorem, co spowoduje, że to się wszystko tam troszeczkę zgra, no i stworzymy taki efekt troszeczkę postarzonej ściany. Także zaraz sobie to dokładnie zobaczycie. Przechodzimy do przecierania farbą i widzimy, że farba dużo mocniej kryje niż lazur. Dlatego też trzeba mieć blisko siebie gąbkę zwilżoną wodą, żeby szybciutko przecierać farbę, by nie pozostały po prostu takie niepożądane zacieki lub plamy. Chociaż przy przecierkach może to i wyjść ciekawie. I tak oto wyszła nasza przecierka. Jedni powiedzą, że fenomenalnie, inni powiedzą, że dziadostwo. No cóż, tak to jest przy przecierkach. Przecierka to temat bardzo indywidualny. Sam nie wiem, czy tej kliencie się spodoba. Mam nadzieję, że się spodoba. No ale cóż, kolorystyka jest taka, jaką wybrała klientka. Ale przecierka, forma rozmieszczenia tych kolorów, to już jest moje dzieło. I teraz pytanie, czy ta moja wizja spodoba się inwestorce? Tak to niestety z przecierkami jest, że najlepiej robić je samemu. Jeżeli jesteś inwestorem, nie zlecaj przecierek wykonawcy. Wykonawca może mieć swoją wizję i nigdy to się nie zgra z twoim wyobrażeniem. Dlatego najlepiej przecierki robić samemu, bo wtedy próbujemy i robimy coś samemu. Po prostu gdzieś tam przetrzemy, gdzieś tam dodamy koloru, tak jak nam się to podoba. Dlatego też przecierka jest to temat bardzo indywidualny, no i też namawiam wszystkich, żeby samemu sobie tworzyli takie efekty, bo sami widzieliście, że technika jest banalna, no ale cóż, no najważniejsza jest w tym wypadku wyobraźnia. Także moi drodzy, jeżeli odcinek wam się dzisiaj podobał, to oczywiście subskrybujcie mój kanał, wrzucajcie łapki w górę, no i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć! No co? W końcu że je? Maleś bizantyjski z Ficynusa. Voilà.